Godzilla! Śmiertelnie niebezpieczna roślina. Mutacje zadymiarzy. Metalowy smoczy jeździec. Smocze jaja. Hyper do ładowania. Mnóstwo nowych przebrań. Nowe, darmowe przebranie hyper do ładowania. I nie tylko. Oglądajcie film do samego końca. Najlepiej usiądźcie sobie wygodnie w fotelu, a ja wam przedstawię wszystkie nowości, które zostaną dodane już niedługo do gry. Na samym początku, moi drodzy widzowie, mam dla was malusieńką niespodziankę. W tym momencie zostaw łapeczkę w górę, a ja coś ci dam za darmo, co będziesz mógł odblokować w grze Brawl Stars. Zostawiłeś? No to proszę bardzo! Twoje pierwsze smocze jajo. Skanuj i odbieraj nowego pina. Spokojnie, to nie koniec niespodzianek, ponieważ przygotowałem dla was coś jeszcze. Do zgarnięcia jest 5 razy. Urban Ninja Tara. Kozacki przedpremierowy skin. Chciałbyś go zgarnąć? Klikaj pierwszy link w opisie. Otworzy ci się strona, następnie kliknij przycisk wesprzyj twórcę i automatycznie weźmiesz udział w konkursie. W komentarzu napisz hashtag Urban Ninja Tara giveaway, a w kolejnych 5 odcinkach, które będą się pojawiały dzień po dniu, wylosuję szczęśliwych zwycięzców. Więc zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić tych odcinków. Wspólnie z Godzillą Supercell wprowadził potworne wydarzenie do Brawl Stars. W wydarzeniu nie brakuje nagród i jest to nowy sposób na ich odblokowywanie. A dokładnie, są nimi potworne jaja. Tak przy okazji poznajcie nowego community managera, którym jest Drew. Siemano Drew. Z rozbitych jaj potworów wypadają nagrody, takie jak monety, punkty mocy, kredyty, błyskotki oraz nowe przebrania. I coś jeszcze. A dokładnie, mutacje. Jaja potworów zawierają potężne nowe mutacje, które zmieniają sposób gry zadymiarzami. Mutacje mogą wpływać na super ataki, na przykład, bo od teraz będzie miał nieograniczone miny, oraz wpływają na podstawowe ataki. W przypadku Pam, od teraz będzie miała nieograniczoną amunicję, a niektóre super ataki sieją po prostu spustoszenie. Na przykład ten Hank strzela rybnymi torpedami bez opamiętania. I teraz mam dla was coś, co wam totalnie rozwali banie. Do odblokowania łącznie mamy aż 30 unikatowych mutacji. I wszystkie są zwariowane. Więc jeżeli chcecie, abym rozpoczął polowanie na wszystkie mutacje i wszystkie odblokował na moim koncie, no to zostawcie łapeczkę w górę. Będzie to dla mnie wyraźny znak, a ja dla was nagram z tego film. Mutacje będą dostępne we wszystkich trybach gry z modyfikatorem mutacja. Z taką ikonką DNA koło trybu gry. Więc tak naprawdę nie musicie grać tych trybów, jeżeli nie chcecie. Są one aktywne tylko podczas wydarzenia Brawl Stars i Godzilla. Więc korzystajcie z nich póki możecie, bo ten tryb jest trybem okresowym. Jak zdobyć jaja potworów? Już wam tłumaczę. Jaja potworów można zdobyć grając w trybie Miejska Zadyma. Jest to nowy tryb 3x3, w którym możecie wcielić się w Godzillę lub Mecha Godzillę. Wasza drużyna musi zbierać przedmioty. Gdy będziecie mieć ich odpowiednio dużo, jedno z was staje się epickim kaiju. Wygrywa drużyna, która wyrządzi w mieście jak najwięcej szkód. Wygrywając w Miejskiej Zadymie, możecie zdobyć co kilka dni do 6 potwornych jaj. Jeżeli przegracie, otrzymacie zwykły star drop. W końcu dostaniemy nagrodę za przegraną. Let's go! Potworne jaja możemy też zdobyć w ramach codziennych nagród. No i oczywiście star dropów. Teraz wam powiem, jak odblokować darmowe, nowe przebranie hyper do ładowania. Wiem, porąbana nazwa, ale ten porąbany skin należy do Baza, który zmienia się w Godzillę, kiedy jest hyper do ładowany. Musicie należeć do dowolnego klubu. Mega Świnia zamienia się w wydarzenie z wielkim jajem. Więc jeżeli nie należycie do klubu, dołączcie do klubu. If you're not in a club, join a club. Na przykład mojego. Tutaj macie hashtag. Więc jeżeli jesteś aktywnym graczem, dołączaj. Każde otwarte potworne jajo umożliwia rozbicie wielkiego jaja i odblokowanie nagród, klejnotów i nagrody głównej dla wszystkich członków klubu. A nagrodą główną jest wyjątkowe przebranie hyper do ładowania Buzz Godzilla. To przebranie przeobraża zadymiarza, gdy jest w stanie hyper do ładowania. Pamiętajcie, że każde potworne jajo daje nagrody, mutacje i postęp w wydarzeniu dla wszystkich członków klubu. Więc najlepszym sposobem na odblokowanie nowego skina jest dołączenie do dowolnego klubu, w którym są aktywni gracze. Jeżeli wasz klub zbierze wystarczającą ilość potwornych jaj, wszyscy członkowie otrzymają darmowe klejnoty i przebranie hyper do ładowania. A nagrody te można zdobyć całkowicie za darmo, po prostu grając. Jeżeli będzie wam brakowało kilku jaj, będziecie mogli je dokupić w sklepie za gemy i będą one się liczyły do postępu w klubu. Pamiętajcie, jeżeli kupujecie jakieś gemy, nie zapomnijcie skorzystać z kodu Farrell. Was to nic nie kosztuje, mi bardzo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. Sezon Godzilla będzie zawierał nowy skin do Tika. Mecha Tick Ghidorah w ciemnej i jasnej opcji w karnecie zadymiarskim plus. Nita też otrzyma nowego skina, Mecha Godzilla Nita, która teraz będzie respiła Godzillę. Mothra Eve jest teraz mega puszysta. Super Strażnik Brock, czerwony, żółty, różowy, czarny, niebieski. Nie, nie łączą razem sił i nie transformują się w wielkiego jednego mega Brocka. Kto oglądał Power Rangers, ten wie, o co chodzi. Do tego Buzz Godzilla, którego możemy znaleźć w potwornych jajach i odblokować razem z klubem. If you're not in a club, join a club. I uwaga moi kochani, wydarzenie startuje już 29 kwietnia, dokładnie za 9 dni i potrwa do 20 maja. Już się nie mogę doczekać. To teraz porozmawiajmy o nowych zadymiarzach. Tutaj mam żart z Brawl Talka. Wiecie, jak się nazywa cicha roślina?
na. Mocne. Lily jest nową zabójczynią i częścią załogi Cordeliusa. Ale czy jest przyjazna, czy wroga? Lily jest ludzką dziewczynką, która przemieniła się po pójściu za świetlikiem do zaczarowanego lasu, gdzie schwytał ją magiczny kwiat. Jest teraz potężną hybrydą człowieka, rośliny i świetlika. Lily dysponuje szybkim, jednopociskowym atakiem bliskodystansowym i ładuje swój super atak, gdy jest blisko wrogów. Podczas super ataku zamachnięcie, Lily pokazuje swój pełny potencjał, strzelając do wroga roślinnym pociskiem, zadając mu obrażenia i teleportując się do niego od razu po trafieniu. Jej tytuł mistrzowski to dwulicowiec. Nic dziwnego z tak podstępnym superatakiem. Za 29 klejnotów możemy kupić sobie truskawkową Lily. Jest to pierwsza z dwóch nowych zadymiarzy nadchodzącej kolejnej aktualizacji. Każdy, kto lubi heavy metal, no to mam coś dla was, ponieważ nowa legenda będzie heavy metalowcem. Draco to nowy legendarny zadymiarz, który aż pali się do zadymy. Należy do nowego obszaru w Parku Star, czyli do Dworu Szaleństwa. Draco jest wspaniałym gawędziarzem, który opowiada niestworzone historie o smokach i ogniu wszystkim, którzy odwiedzą Park Star. Walczy w zwarciu przy pomocy gitary, która zadaje zwiększone obrażenia, gdy trafi wroga główką, czyli czubkiem tej kreseczki. Jest to postać tankująca, czyli choke, więc jego super atak ładuje się za każdym podniesionym obrażeniem. Gdy super atak zostanie naładowany, Draco dosiądzie potężną, legendarną bestię, takiego dmuchanego smoka. Podczas jazdy na smoku, Draco ma większą szybkość ruchu i redukcję obrażeń, a także nowy atak obszarowy, który miota ogniem przed siebie. Draco sieje spustoszenie, gdy jego super atak jest aktywny, dzięki czemu może kontrolować kluczowe obszary oraz wrogów. Draco otrzyma przebranie za 29 klejnotów o nazwie Mroczny Rycerz Draco. No to teraz nadszedł czas na cyberzadymę. Hacker Brock będzie nowym przebraniem z nowego karnetu zadymiarskiego. Mistrz hakowania Brock i Brock Hacker RGB. Są to warianty z karnetu zadymiarskiego Plus. Bee otrzyma nowego skina, Bajtowa Bee. Kieł także i zostanie CyberQuem, który skakuje wam płytę główną. Zgliczowany Larry and Lavery będzie dostępny z rankingowych stardropów. Wirusowa Charlie ujawni waszą historię przeglądania. Do gry nadchodzi 6 nowych hyperdoładowań. Pierwszy z nich trafia do Brocka. Brock teraz wystrzeliwuje czterofalową salwę rakiet, która rozwali połowę mapy. Drugi trafia do Sandy. Od teraz burza piaskowa Sandiego zapewni mu i drużynie większą szybkość ruchu. Jego super atak powoduje też chwilowe uciszenie po trafieniu. Trzeci trafia do Nity, a w sumie do jej niedźwiedzia Bruce'a, zwiększając jego szybkość i punkty życia. Już się nie mogę doczekać trybu napad, grając tym niedźwiedziem. Czwarty trafia do Max, która rzuca wszystkim członkom drużyny napoje energetyczne, zwiększając tym szybkość ruchu i częściowo ładując ich super atak. Piąty trafia do Tika. Od teraz głowa Tika jest szybsza, ściga wrogów, a po wybuchu zostawia po sobie jeszcze 6 min. Szóste i ostatnie hyperdoładowanie trafia do Gina, który tworzy 3 ręce i każda z nich może złapać jednego wroga. Więc tak naprawdę mamy 3 szanse na trafienie. W sumie za każdym razem trafienie. Musisz być wybitnym nieudacznikiem, żeby nie trafić tym hyperdoładowaniem. Zresztą będziemy to testowali i zobaczymy. Może ja właśnie nim jestem. Do gry zostaje dodany nowy tryb. Knockout 5x5 z nową modyfikacją. Im mniej zadymiarzy w drużynie, tym potężniejsi są wasi zadymiarze. Do rozgrywek rankingowych zostanie dodany też nowy modyfikator. Wiatr we włosach. Zadymiarze będą odradzali się teraz w tym samym miejscu, w którym polegli. Do tego do gry zostanie dodanych jeszcze więcej nowych wakacyjnych skinów. Za 29 klejnotów kupimy plażowego Bayrona. W końcu nowy skin do tej postaci. Parasolowy Frank. Idealny skinek na słoneczne dni. Galowy Mortis nieźle napędzi wam stracha. Do puli nagród rankingowych stardropów powracają stare skiny z poprzednich lig mocy, więc teraz będziemy mogli odblokować białego Bayrona, Ryushio Nita, falowy skoczek Jackie, filmowiec Bass oraz pianino 8-bitowiec. A z potwornych jaj możemy trafić szkarłatnego paladyna Sercha. Czas na arkadowe przebrania 2. Graczka Bibi, Tara uliczny ninja. Pamiętajcie, że możecie tego skina zgarnąć, wystarczy, że macie aktywny kod Twarel w sklepie i w komentarzu napiszcie hashtag Urban Ninja Tara Giveaway. Wiem, że długi, ale Supercell to wymyślił, więc musimy się tego trzymać. Squad Buster Shelly, inspirowana Shelly z gry Squad Busters. Oraz zwycięskie przebrania Supercell Make, ciemny samuraj Jean oraz koszmarny Sandy. Do gry zostają dodane też nowe złote oraz srebrne przebrania. Na dzisiaj to już by było koniec, jeżeli chodzi o nowości. Jeżeli też nie możecie się doczekać nowej aktualizacji, zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo zaczynamy daily z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, pa pa!